Zaczynamy, lecimy ze streamem. Nawet nie zapomniałam o ramce. Doprawdy? No, doprawdy. Witamy się powoli ze wszystkimi. Czekamy, czy wystartuje. Musimy poczekać. No, ja wiem. Tylko mówię, nie lubię takiego milczenia po drodze w oczekiwaniu na live'a. No, jeszcze chwilkę. Nie, u mnie już jest. No to może już chwila, odświeżymy. No, okej, jeszcze nie mam. Nie macie, ale nie dobra, macie. Mam już podgląd dashboarda, więc jest okej. Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ze mną jest Lanshi. Witam. Tak, ten zły, niedobry. Ja dzisiaj jestem zmarzluch. Kogo my tu mamy dzisiaj? Dużo osób w miarę. 37? O Boże, widzisz, Kowata, znowu ona. Dobra, czytamy sobie grę. Nie pamiętam, co, na czym ostatnio żeśmy skończyli, jak zwykle. To zapisz od razu, co ty na to. Na pewno. Zdążyłam się dzisiaj przeziębić i zastanawiam się, kiedy. To musiał być ten czas, kiedy byłaś na podwórku, albo wyszłaś z domu i byłaś na zewnątrz. Na pewno. No, coś ten deseń. Myślę, że masz rację. Było ciemno. Wolicie, że ja sobie. Na lokację, miśku odłacz. No nie? Tia. Aha, dobra, to było tu. Cicho, próbuję się ogarnąć. Niegłośność. A jak dzisiaj robimy w ogóle z giveawayem? A to było zapytać przed tym faktem. No możemy coś wylosować, możemy coś wylosować. W ogóle szykuję niespodziankę, ale informacja będzie... Od 1 do 8. Od 1 do 8. Od 1 do 8. Nie wiem, czy słyszycie, ale rozmnożyły nam się kody do gier. W ogóle straszne jest opóźnienie dzisiaj. A mi się wibrator na biurku włączył, kurde. Ty, telefon. Jest, gdzie jest przygotowanie level hard. A nie, mam wyciszone. I całe 11% baterii. Ale ten numer, 1 do 8, no? To dzisiaj 7. 7, już sprawdzamy, co to będzie. Dzięki Samfu za życzenia tak swoją drogą. Hildzia jest wibratorem. Nie, to jest zło! Jakie tematy w ogóle, jak zwykle. Dobra. Blupa. Blup? Dobrze, co my tu mamy? Czekajcie, zadania. Głowę kurieliszka. Aha, myśmy mieli iść do Loszku Pieszczoszku teraz przecież. Z okay. Tego, co pamiętam. Ktoś ma fajny pomysł na nazwy. Na jakie nazwy? Loszek Pieszczoszek, no okej. Okay. Aha, nie, no to żeśmy ostatnio mówili, nie? O tej no, tak, grze. No, tak, ale tak w sumie jakoś tak wyszło, że... Tematy dziś bardzo przyjemne są. O, ile mają punktów? Kto? Któż to nazbierał tyle punktów? Ludzie. Zbierajcie. A na co to mówię? No, dowiecie się na... Sekunda. Dowiecie się na koniec live'a. Bo mam, myślę, niespodziankę godną uwagi dla was. Tak myślę, no nie wiem. No, no to dobrze. Dobrze. Zbierać. My idziemy do Loszku. Ja myślę, że można zrobić spokojnie za większą ilość punktów dzisiaj, co ty na to? No można. Gdzie ten Loszek? Myśmy rozgrzewkę zrobili w zeszłym tygodniu. Hildzio, ty się trzymaj od Pieszczoszku z daleka. Wiciaszkowata, bo po prostu jesteś wiernym widzem i udzielasz się na live'ie, no to stąd to. Czy tak proszę, powiem, z nieba się nie wzięło. Cebula, po
punkciki Raksiman zdobywasz za obecność na live'ie i za udzielanie się na czacie. Dostajecie co 15 minut punkty. Miły, to ci coś dodam. Nie, tak się nie bawimy. Tak się nie bawimy. Nie, no oczywiście żartowałem. Podam ci później parę mojego maila. Lan, si. Chciałam coś powiedzieć, ale nie powiem. Chciałaś mi powiedzieć to samo, co na tym speaku wcześniej? Bo jak ci zaraz nie. powtórzyć? Nie, ja nie przeklinam, więc nie powtarzaj. O, człowieku z dziwnym nickiem na A. Dziękuję bardzo. Miło to słyszeć. Angry Boys Head. Tak. Gdzie nasz pan siedzi? Naszego pana nie ma. Ja mam dzisiaj jak zwykle nie ogar. Super. Ona dzisiaj jest miła dla wszystkich, nie podniecaj się. Ja jestem zawsze miła. Tak, Pompel. Oczywiście, że jesteś. Pewnie, że jesteś. Ty! Nie fikaj. Mam ci udowodnić, mogę włączyć TeamSpeaka i zapytać ludzi. Nie. Witamy Anię. O, cześć Aniu. To Teło to się jakoś rozplewiło strasznie, ja nie wiem. Ale Teło to tylko dla przyjaciół, przepraszamy. Zaraz nazwa patentowa pójdzie w ruch. To patent się kinie należy. W takim razie, kina pierwsza powiedziała do mnie Teło. No i gdzie ten pan, co go tu nie ma? A, bo jest wieczór i on jest tym, kim nie powinien być, a ja wiem, że jest i w związku z tym źle mi z tym. Jak będzie przerwa, to ci bardzo logicznie. Bardzo logicznie. No możesz już wysłać. No to mi tak mogę, przecież to... Boże, to nie ucuchuj przypadkiem. Kim jest? Mleko! Bo ty też dostaniesz w nos. Samfu, nie powiem, bo szkoda stracić tej informacji, znaczy zdradzić tą informację w grze, bo nie będzie niespodzianki. Musimy tu przyjść w ciągu dnia w każdym razie. Czy ja coś pominęłam? Nie, no dobrze, stamtąd żeśmy przyszli. Mam okrutny nieogar, zobaczmy, co możemy coś innego w tym czasie zrobić. Zdziwiłabyś się. To on nie jest zawsze grzeczna i miła. Zwłaszcza niegrzeczna. Mrał. kościany poker. A z hazardzistą mamy pogadać, dobra. Z Vincentem, z Ado Vivaldiego. Chcę wtrącić, że teraz możecie wpisywać hashtag GIF i za 25 punktów możecie kupić los. Losów możecie kupić maksymalnie 2. Dziś do wylosowania mamy blub, ale jeszcze w razie czego podkleję zaraz informacje na czacie, także tam będziecie mieli link do punktów i do gry. I żebyście nie spamowali tą komendą, jeżeli coś się zbuguje, to wtedy będzie przykro. To nie będzie losowanie, proste. Uran, to ci to tutaj nie zadziała. Mówię, co mi się tak świeci tutaj na ten... Na WhatsAppie, to ty! Ty! O ja. Zgubiłam się. Poproszę Zbychu i Mimox już jak zwykle. Mimox poluje. Chce wykorzystać swoją dobrą passę. Mimox najlepiej trzyma się od losowań. Sam masz najgorszą sytuację z możliwych. 24 na 25. O, to musi poczekać jeszcze 15 minut. No tak swoją drogą podpowiem wam, że kolejny, znaczy niespodzianka, którą szykuję, będzie w dużej mierze zależała od was, tak naprawdę. Będziecie musieli się spiąć. Co? Chcieli coś powiedzieć, będzie zależała od nich, nie wiem co, ale nieważne. Nie mów, nie mów. Nie. Gdzie ten hazardista? Nie się z tym panem chcę bić. Nie chcę się ze mną bić. Czy można kupić jakiś punkt? Oczywiście. Mówię, podam moje konto po live i wtedy możemy się... Podać ci moje konto na PayPala?
Hildzie, żeby mnie ciebie zaraz nie ściszyło. Ja bym się chciała przespać. Akurat Hildzio, Teo ma wszystko z karteczki, więc jest ustawione idealnie. Ty jesteś okrutny. Cię nabija z mojej ściągi. Ops. No, niestety. Musisz zaczekać z punkcikami. Czy my możemy sobie coś tu skraftować? Nie. To sobie poczekamy do świtu. Niech będzie do świtu. Podręcznik mi zawsze pomaga. Moja encyklopedia. Która zamilkła właśnie. Bo ustawia przyklejoną rozetkę. Ale pisała ją, więc się skupiła na czym innym. Skąd się bierze cukieraski? Cukieraski zostajesz za 15 minut oglądania Teo i udzielanie się na czacie. Tak. Tylko bez spamu. Nie powiem ci ile, zapomniałem. Sama nie pamiętam, wiem, że... Chyba 10. Tak, chyba tak. Subskrybenci mają więcej, aczkolwiek nie mam subskrypcji jeszcze. 5 w ostatnim było, że wystarczyło oglądać 30 minut, żeby wziąć udział za 5 punktów, więc jest 5 za 15 minut. Telcio, tak, w każdy piątek jest Wiedźmin. Raximen? Nie, mam tu... Przepraszam. Dobra, skupiam się na grze. Tyle, od kiedy wprowadziłaś punkty, bo kiedyś nie było? Od zeszłego live'a. Od dwóch, ale no dobrze. Nie, no, od zeszłego tygodnia, tak powiem, bo w piątek był pierwszy live z punktami na Wiedźminie, a ponieważ w sobotę był drugi live, to była druga szansa zdobyć punkty. Zbychu, dziękuję. Nie obiecuj. Ja już nie patrzę. Pomóż zaraz zaczytanie czatu. Robi się groźnie. Jeszcze słowo klucz. Tak, chciałem coś powiedzieć, wyciszyłem sobie niechcący ten. Telcie w każdy piątek o 23 live z Wieśka. Jeżeli są live dodatkowe, to bywają w sobotę, jeżeli się nie mylę. Znaczy, no raczej tak, bo ludzie mają więcej czasu w sobotę, żeby i posiedzieć. W sobotę najczęściej się zgaduje wcześniej i się ustala. I zawsze to oddaję informacje na Facebooku, także warto wpaść, żeby nie było. A jak w końcu się zdopinguje, to i na Twitterze? Szlak, nie wpisałem tego, co chciałem. Ojej. Uranowa nie ma szans jutro. Ktoś musi święta przygotować. Ale na tym śmiku będziesz, albo na Skype'ie. Tak, tak. No to na Skype'ie się skatamy najwyżej, będę ci truł, jak będziesz gotowała. Nie ma problemu. Będę na Skype'ie, nawet chyba zestaw słuchawkowy ogarnę do telefonu. O, widzisz, idealnie. To przynajmniej nie będę tak krzyczeć. A wy już macie gotowe kartki świąteczne, żeście powysyłali? Bo palcem pogrążę. Coś miłego trzeba zrobić w tym roku dla bliskich. Powiedziała kobieta grożąca palcem 38 osobom. 39. 9, tak, już 9. Sobie samej też pogrożę. O co? Potem sobie to zobaczę. Ania mówi, że wysłała i była grzeczna, więc w tym roku Ania dostanie prezent. Ania, wiem, że wysłała, bo kartka do mnie doszła. Nie no, Ania dostanie, nie dostanie rózgi, Ania dostaje prezenty. Węgierek, a może deskę, jeszcze nie wiadomo. Rózgę! Ania niegrzeczna dziewczynka jest, rózgę dostanie. Mimox, nie denerwuj mnie, następny o pierogach? To jest niesprawiedliwe. Właśnie, mam ochotę na pierogi. No widzicie? Widzicie jak to jest? Przegrałam! To wasza wina. Pierogów wina. Jeśli się na grze zamiast na czacie, to byłoby lepiej. No to w kości to gra losowa. Nie każe wyłączyć ten czat na jeden z live'ów. Nie. Darlok, bo czasami trzeba zrobić pierwszy krok. A ty jakbyś czytał pytania, to ja nie musiałabym czytać gdybyś czatu. Gdybyś nie mam zdania, to może bym je przeczytał. Teo, a jak tam z przygotowaniem do świąt? Czy też czujesz, jak ten rok szybko zleciał? Ja nawet nie wiem, kiedy Halloween było.
Nie było Halloween, właściwie. To znaczy, nie czuję świąt, przygotowania jeszcze daleko. Jutro świąt nie czuję na razie. No. A że świąt ONT? Tak, świąt, nie świąt. Święta czuję. No. Ale, a czekaj, święta, ale święt, święta, święta nie czuję. Boże, to jest zbyt trudne na dzisiejszy dzień. Znowu przegrałam. Ja to mam w nosie, idę sobie stąd. Czekaj, zagraj się, no nie będę mówił co zostawić, dajesz. Najwyżej przeszliśmy całe twoje majątki. Nie, mam całe 450 orenów. Oreo, myślałem, że powiesz. Nieważne. Nie lubię Oreo. Jak można nie lubić Oreo? Lubię Oreo, ale lubię tylko te waniliowe. Za ile stawiamy? Za 5. Okej. Okay. Musisz poczekać, bo wiesz, tak trochę to trwa. No dobrze, to ja czekam. A, bo dobra, nie jeszcze... Nie pytań na czasie. Cieszysz się, że nie ma śniegu, czy raczej lubisz białe święta? Święta! Lubię święta. Białe. Święta lubię białe. Natomiast... ponieważ pogoda zimowa jest kiepska normalnie, to tak... Weź za dwa. Lubię jak śnieg spadnie, pojechać na parking, pokręcić bączki samochodem i potem już może śniegu nie być. Ja no. W ogóle jakoś tak nie przepadam za... Znaczy, może dlatego inaczej lubię święta, ale nie lubię tego okresu przed świętami, bo traci całą magię na zasadzie, wiesz, ściągają już znicze z grobów i stawiają od razu na miejscach zniczy choinki, wiesz, już w październiku w tym masz choinki postawione. Albo... nie wiem, co teraz, wybierz kości do przerzucenia. Trójkę. Trójkę, wybierz panie, trójki i... no trójkę, tylko trójkę. O, ochrona właśnie wkleiła link do punktów, więc możecie sobie sprawdzić, ile macie. No i do pani nam to nie dało. No nic, dwie pary. On ma trójkę, wygrywa. Następna runda. Masz szansę jeszcze to odrobić. Samfu już! Dobranoc! No i widzisz, Samfu, nie zbierzesz tego jednego punkta. Boże, jakim jestem lujem. Jaka samokrytyka. No. Za ile obstawiamy? Mamy parę. Nie wiem, jakie masz kości. Możesz to jakoś pokazać? Czy nie bardzo? No mamy parę dwójek. Nie zobacz, jakie masz kości. O właśnie, stój i tak trzymaj. No stoję, tak trzymam. Szóstką mogłabyś rzucić jeszcze tylko. Tak, weź za dwa i rzuć szóstką. Tylko szóstką? Tylko szóstką. Ale to nam nic nie da. Nie, bo nie będziesz miał ani fulla. Mamy jedną parę dwójek. A streeta byś musiał ułożyć, to byś musiał dwójką rzucić. Żeby czwórka wypadła. Cześć, Petrow Romanow. No to mam propozycję, rzuć trójką, piątką, szóstką. Co wyjdzie, to wyjdzie. Proszę cię bardzo. Reaxi man, raczej nie używaj olu. Jaki jest twój wymarzony prezent na święta? Święta. Dlaczego ma nie używać olu? Bo mówi się Aleksandro. Wygrywasz, widzisz, ja mam złote rączki. Złote rączki i wibrator na biurku. No, dobra. Jaki jest mój wymarzony prezent na święta? Moja rodzina przy wspólnym stole. Czyli niedoczekany. Rzuć kośćmi. Ty jak grasz w hazard, nie wiesz, że jak wygrywasz, to odchodzisz od stołu? Nie mogę. Jest 1-1, musimy wygrać jeszcze raz. Ale napisz Aleksandro, to wtedy będzie lepiej do niej przemawiało. No już odpowiedziałam. Przecież. Ważne, Aleksandro zawsze brzmi lepiej. Ja mu dzisiaj krzywdę zrobię. Ja, jak Bonedone... możecie się z Lunchem pożegnać, jego na drugim live'ie nie będzie. To znaczy na kolejnym live'ie już go nie będzie. Jasne. Hildzie, ja nie wiem, co ty tam robisz. Możesz rzucić szóstką. Na za ile mam obstawić najpierw? Dawaj za czwórkę. I rzuć szóstką, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szóstką. Proszę cię bardzo, jest ryzyko, jest zabawa. O, nie mam pytań! No, dałeś czadu. Jaki spoiler. Złotę już coś mówiłem na ten temat. Wygraliśmy. Jej, wyjście. Koniec tego dobrego.
No, jak już wygrywa, to znaczy trzeba wyjść, bo albo ktoś tak, mamy złoto, albo przegrać wszystko. O 11 orenów więcej, ale w ogóle to muszę z nim porozmawiać chyba po wygranej, czekaj. Pieterko, ty się żegnasz, czy też będziesz czegoś teraz? Chyba się żegnasz. Z tobą się żegna, bo ciebie nie będzie na następnym live'ie. A i tam Teo tak tylko mówi, nie przejmuj się, Peter. Wszyscy się z tobą zaczęli żegnać. Ja się zaraz z nimi zacznę żegnać. A bo oni się pożegnają z cukierkami. Jaki szantaż! Szantaż? Ja po prostu mam złote rączki. Dziwnie to brzmi, oj dziwnie. Dobra, chodźmy na dwór w końcu. Się nic nie dzieje w tej grze dzisiaj. Hazard to nie moja broszka. Jak nie uwolnisz. Ej, ale dobra ludzie, to nie do mnie, tylko teraz pytanie do tego. Macie niepowtarzalną okazję raz w tygodniu zadać jej tyle, takie pytania, jakie tylko chcecie. Hoła! Dziękuję. Howard dzisiaj taką wieżę odwalił w Minecrafcie, że ja pierdziu. Normalnie szczęka mi opadła. Złodziej cukierasków. Howard jest na propsie. Zdecydowanie. Moje złote rączki są zarezerwowane, wybacz. To brzmi coraz gorzej. Nowy wpis w dzienniku. Okej, to żeśmy sobie odkryli. Dobra, już się powinna pojawić ta notatka. Pisałem ją od 15 minut. Bójcie się. Głupie zabawa. No idziemy tu chyba. Czy tu? Na posterunek Vincenta. Widzisz, kochata, to się nie przejmuj. Chwilę jeszcze dostanie ze swoje. Teo, jakie jest twoje ulubione zwierzę? Nie mam chyba ulubionego zwierzęcia. Kocham wszystkie zwierzęta. Ostatnio o tym rozmawiałam. Chciałabym zobaczyć kiedyś wieloryby w swoim środowisku naturalnym. Aczkolwiek, nie wiem, uwielbiam koty, psy, gryzonie. Poza myszami martwymi, myszy martwych nie lubię. Skorki. Wiesz, co to są skorki? Kiedyś o mało zawału przez skorki nie dostałam, bo nie wiedziałam, co to jest. Ktoś tu jeszcze coś pisał, tylko zgubiłem wiadomość. Aha, niezapomnienka chciała, żeby Howard pokazał wieżę. No. Howard twierdzi, że przy wszystkich nie pokaże. Howard, to nie wiesz, Geralt lata z dwoma nowymi mieczami, ty mógłbyś polatać z jedną wieżą. To nic nie nagannego, dobrze mówię? Że Teo, co? Tak, Teo posiada zwierzątko, ma kota. Dwa nawet. Nie, jednego. Znaczy, drugiego mam w głowie, no ale... Nawet mamy psa jeszcze, to znaczy to jest w sumie babci piesek, no ale mamy psa i kota. Pies jest stary czy młody? Stary, 12 lat ma. I dostaje paraliżu na łapach już, więc coraz gorzej. Ja to sobie zapamiętam, Wicieszkowata, nie przejmuj się. Mam dobrą pamięć, krótką, ale dobrą. W ogóle nie napiszcie, czy wszystko dobrze słychać, tak jakoś... Jeśli wystarczy, później gramy w Don't Starve. Po live'ie chyba, rozumiem. No, po live'ie zobaczymy, czy... No, myślę, że tak. Pokrać. Ktoś mi w ogóle podpieprzył wczoraj pajęczynę. Przedwczoraj. Tak? Dobrze mówię? Wczoraj. Wczoraj? Nie. Ktoś mi podpieprzył. Tak, wczoraj cię wybaliło. Tak. Nie wiem tylko, czy to Hildzia, czy ty i nie wiem teraz, kogo mam obwinić. No, pożyjemy, zobaczymy. Słychać, no i super. Cieszę się. Soli, pisz otwarcie. Tutaj nie ma się czego wstydzić, to jest wszystko swoje. To jest taki ja się zachowuję jak dzikus, więc... Gorzej, wyjść nie możesz na tym, co napiszesz. Jaki pokój zwierzeń normalnie. Tym bardziej, że na czacie i tak tego nikt nie zobaczy, no chyba, że to przeczytam... Na głos. Na głos, wtedy to już wszyscy usłyszą. Dobra, to mamy wszystko. I oczywiście nie wiem, co mam robić dalej w związku z tym z ogrodnikiem przy szpitalu. Do magazynu w Slumsach o północy trzeba przyjść.
I mieliśmy jeszcze co? Odwiedzić jakiegoś kolesia, tego Vivaldiego, czy jakoś tak. Vivaldi, dobra. To możemy od niego w sumie zacząć. Po drugiej stronie mapy. Kurczę, dobrze, lecimy. Rejściowy zaraz tą bierze wstawię normalnie na czat. No. Fajna jest, bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba balkon. Wieża Howarda w całej okazałości, ktoś chce zobaczyć. A tu gdzieś można było, tu chyba, ej, sprzedać książki. Myślę, że nie może gorzej, a załóż, ja potrafię tak dowalić, że później odezwać się przez godzinę wstydzę, bo wszyscy to później mi wypominają. Nie przejmuj się, ja ci będę wypominał przez dwie i będziesz czuł całkiem swobodnie po czasie. Po czasie. O, małpa zazdrości Howardowi wieży. Czego? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla nas, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wiedźmina. Kim w takim razie jesteś? Jestem Wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukich synów. Nazywam się Golan Vivaldi. Aj tam poznaczki. Nic to nie brzmi dwuznacznie. Po prostu Howard chwali się wieżą publicznie, no i co zrobisz? I kto mu zabroni, no? O mój, jaka duża wieża. Boże, jak mi szkoda teraz ludzi na YouTubie, którzy będą oglądali, nie będą wiedzieli, co to za wieża. Nie będę wklejać. Ludzie, żałujcie, że nie widzieliście takiej wieży. Wieży Howarda. Wieża Howarda w całej okazałości. A jaka długa. Jaka duża w ogóle. Masywna. No. Stare dobre czasy. Nie zapominaj, co ty masz ze starych dobrych czasów z wieżą Howarda? Chcesz nam coś powiedzieć? Chcę, żebyś wiedział, że mam cię na oku. Jak już czytasz, co? No widzisz, kurde, przeoczyłem. A jak ty budowałeś dużo ochronnicę, ale tak czy siak brzmiało to dwuznacznie. Pomper chciałby zamieszkać w tak dużej wieży. No nie wnikam w twoje upodobania, no cóż. Wierzę ci, cokolwiek powiedziałeś, wierzę ci. Ciężkowata i o to chodzi. Głównie o to chodzi. Mimox? Nie wiem, co ci przypomina, ale chętnie to usłyszę. A ja chętnie to jeszcze przeczytam, więc śmiało. A już do niego chyba. W sumie. Soli, tego nie przeczytam. W życiu. Nie. Właśnie. Aha, okej. Okay. Przerośnięty karmnik dla ptaków. Czy ty klikasz te dialogi na oślep? Nie. Po czym wnosisz w ogóle? Co i spokojnie, ja żartuję. Teraz mamy iść do. Tu. Do tu mamy iść. Ruda pyta, ile on tą brodę zapuszczał. Nie mam bladego pojęcia. Założyć, że to jest broda. Bo na tym filmiku były różne domniemania, co to może być. Właśnie to nie to, ale takie typu ten... No! Na TeamSpeaku w ogóle są różne domniemania. Na każdy temat. Boże,
Mimox mówi, że teraz widzimy, co komu siedzi w głowie. Coś w tym jest. Porozmawiajmy z tą panią. I zauważyłaś, że te postacie wyglądają tragicznie pod względem graficznym, ale jednak dzięki to mają okazałe? No! Toż to Wiedźmin. Musi mieć na czym oko zawiesić. Hildio! Powiedz mi, a będziemy mieli dzisiaj dla Ani jakieś karty może? Nie wiem, postaramy się. Bo Ania to tak ostatnio, wiesz, w gry karciane bardzo przepada, no tak coś trochę. Ania, jak mi przypomnisz, kto za co tu szedł do łóżka, to załatwimy ci tutaj jakieś bzykanie. Ja to robię wszystko, żeby nie było tak bezpośrednio, ty co? Bo ja jestem tak grzeczna. Reximen, jakie hasło. Nie, właśnie nie czytałam, nawet nie wiem, ile ma tomów i kiedyś miałam dwa pierwsze, wiem, kupione, ale nigdy do tego nie doszłam. Nie mam Wiedźmina. Uwaga, Soli czy ten Masuhara. Czy wiecie, czym się różnią włosy od kudłów? Nie. Soli, fajnie, możesz mi napisać odpowiedź, bo tak wychodzę, wiesz, jakby sami Masuhara. W ogóle przypominam, żeby wpisywać hashtag GIF. Mam coś dla ciebie. Nic dla ciebie nie mam. Możemy... Aha, bo my znowu te książki. Włosy są na górze, a kudły na dole. Okej. Pompel porusza jeszcze kwestię zapylania kwiatków. Okej. Okay. Chłopak jak zwykle nie ma cukierków. Howard, ty po prostu nie odświeżaj tego czatu. To już przeczytaliśmy. Zapomniałam, że my nie mamy swojego ekwipunku, bo został w loszku. Howard, będę dzisiaj osobistym botem, za 15 minut na live będę ci dodawał cukierasy. Ale musisz coś pisać. Tym razem jest jeden los, czy może być więcej? Możecie mieć dwa losy maksymalnie, czyli 50 punktów możecie wydać. To wcale nie tak, że chcę was wykorzystać przed tą niespodzianką, którą szykuje to. O której nawet Lansz nie wie. O której nawet ja nie wiem. Szkoda, że pewnie sobie z 50 punktów, żeby móc w niej wziąć udział, więc... Ja muszę sobie coś napisać, żebym nie palnęła głupoty, bo to... Na kartce? Tak! Kartki everywhere. Co się stało, Hildia? Jak nie wiecie, czy macie jakiekolwiek cukierasy, to nad czatem macie przyklejoną informację o losowaniu i link do całej punktacji. Przypominam jeszcze, żeby punkty wam się naliczały, musicie być followerem Teo na hitboxie, czyli obserwować ją. Howard, już teraz wiemy, dlaczego nie masz cukierasków. No, Howard nie followuje. Ciaszkowata. Niespodzianki są bardzo dobre, a ta będzie... Chyba się wam podobała. Tak myślę. Godna uwagi będzie. Przesunię kamerkę na lewą stronę. Tak. Zrobię sobie odbicie lustrzane. Przypomnij poleje, żebym się do ciebie odezwał. Znaczy, w sensie będę na Skype, ale żebym ci o czymś powiedział. Znowu? To może nagraj się od razu na WhatsAppie, bo zapomnisz. Co mam obiecywać, Wiciaszkowata? Odbicie lustrzane? Poszło. Czy my mamy coś do jedzenia, czy ja wszystko właśnie sprzedałam? Pewnie wszystko sprzedałaś, bo jesteś lamą.
No oczywiście, że tak. Kasia się pyta, czy obiecujesz. No pytałam się już, co mam niby obiecywać. Odbicie lustrzane, nie ma problemu. Mogę zrobić chyba nawet teraz. Czekajcie, aż sprawdzę. Nie, że zepsujesz kamerkę. Nie zepsuję. Chyba. Dobra, nie, bo zepsuję. Polar, jeżeli chcesz wstawić zdjęcie, ty normalnie możesz to zrobić, ale musisz... W sensie nie musisz używać komendy post, ale musisz wstawić takie zdjęcie, taki link, w którego końcówce będzie .jpg. Poczekaj sekundę. Sobie zbierzmy. Tu to w ogóle w polu coś pamiętam, że też trzeba było bić chyba. Widzisz, tak muszę wyglądać linki. To jest na przykład ten twój... Nie znaleziała. To jest twoja wieża, nie? Taki link musisz mieć, żeby JPG, PNG albo GIF był na końcu po kropce. Nie może być dalej nic po tych skrótach napisane. I czy będzie fajna, widziaszkowata, to zobaczymy, no będzie konkretna. I z góry przestrzegam, żeby inni nie próbowali, bo bot zacznie panować i to będzie przykre. No, też nie, reszta raczej nie ma takiej opcji chyba. Tak, jak piszą, wkleją link, to automatycznie dostaną timeouta od bota. No, 5 timeoutów i ban. A że zbliżają się święta, to bot jest w tym roku hojny. Ja się znowu skupić nie mogę. Muszę porozmawiać z Shani. Dobra, to musimy wejść do szpitala. Widzieszkowata, czytałaś to, co napisała, czy ja mam przeczytać, bo już w końcu zgłupiałem. Także niespodzianka będzie fajna. Tak, już czytałam. Już odpowiedziałam, powiedziałam, że nie wiem, czy będzie fajna, będzie konkretna. Konkretna? Konkretna. No. A jest konkretna? Powiedziałabym ci na WhatsAppie, ale będą słyszeli. Wyciś mikrofon i myślisz. Nie. Nie, może będziesz sam chciał wziąć udział. Ja we wszystkim biorę udział, ale to jest to się zgłasza, że nie biorę nagrody. Czekajcie, ile mu dać w łapę? Trzy dychy? Nie przejdzie. Pieterka, już idziesz? Dobranoc. Pietryka. Dobra, weszliśmy. Tu jest Shani. Ale ciekawe, zwykły nie dostał timeouta, będę musiał to później naprawić. W sensie nie to, że dam mu timeouta, tylko poprawić bota. A to był gif od niego. Okej. W ogóle ten Wiedźmin na tym gifie jest tak bardzo sztuczny. Ale w ogóle film jest kiepski przez większość ludzi bardzo. Boże, współczujemy Pieterce. A ty... Aha, dobra. Pietrka, ja mam na 5 rano jutro do pracy. Łączę się z tobą w bólu. I wybaczcie, ale mówię, że się przeziębiłam. Tak, to jest Wiedźmin. Chyba. Jeżeli dobrze interpretuję. Że co? No, to co jest... Stasia. Ale Howard. Tak. Nie z komputera, mój drogi. Tylko z hostingu. Wejdź sobie na przykład na fotosik.pl i na fotosiku.pl wstawić zdjęcie. Później możesz sobie skopiować ten link. Zawsze możesz też wejść na zapodaj.net albo na iVisher, coś takiego. Uuu, Pietrka. To łączy się z tobą w bólu. Nie na wodę. No dostałam nalewkę dzisiaj własnej roboty. Będzie dobra na zimowe wieczory. Tak, na zimowe wieczory, ponieważ zaraz usiądzie ze mną na Skype i będzie gdzieś łopała. Nie, na dzisiaj mam martini. Było w promocji. No. Lepiej nam wrzucić sama do lodówki. Nie podzieli się nawet. Nie proponuję nawet, a może byś chciał. Nie mogę proponować, bo jesteśmy w gronie większym ludzi i byłoby to niekulturalne. Tak samo jak chwalenie się o tym, że je mam, no ale dobra. Poza tym są ludzie niepełnoletni na czacie. To właśnie, nie mogliby, bo... mu zero. Jaskółcze ziele. Aha, na bagnistych terenach. Naprawdę
Piotrze mówi, żebyś spodoba, robiła się smakane martini, a mi właśnie się otworzył blat w biurku. Tobie się otworzył blat w biurku? Tak, nie wiem jakim sposobem. Ojej. Nie słyszałeś takiego skrzypnięcia jakby? Nie. To było skrzypnięcie takie chamskie, głośne i myślałem, że to będzie słychać. No i nie uciekaj, posiedź jeszcze. Pietrka! Na piątą, na czwartą to wcale nie tak wcześnie. Masz jeszcze całe 4 godziny snu. 5. Nie całe. Do zobaczenia. Silvia ci mówi, że i tak ma coś lepszego. Ale nie wiem, o co chodzi. Wibrator, no ja wiem, a ty nie wiesz. A, no tak, a musi mi pożyczyć jak w ogóle. To ty miałeś baterii. Pożyczać swojej baterie. Nie, no bo tak higienicznie pożyczać komuś. Baterie mogę udać, ale... Są specjalne płyny do czyszczenia. No tak. Na bazie alkoholu. Nie, dalej tak trochę nie halo. No chyba nie, no jak szczoteczka do zębów, nie? Tak jakbym kupował szczoteczkę w gorącej wodzie i powiedział ten... Albo w szczotkę do kibla, weź się zalej alkoholem. I umyj sobie nią plecy. Ach, jecio. Możemy przegrzebać rzeczy? Boże, jak oni tu stękają. Widzisz, przyznałaś się co do wibratora, a Hildowi chodziło o procenty. Wyszło, szydło z worka. Niedobra to. Przycięło właściwie, coś pije ostatnio po 3 godziny dziennie. Moja wina. No patrz, i wszystko na mnie zwali. Ja nie wiem wszystkiego, mleko, i zawsze powtarzam, że nie wiem wszystkiego, więc... Wyszłam, ale wejść już nie wejdę. Co za kupa. Wiem, że nic nie wiem. No mniej więcej. Jeżeli stękają, to znaczy, że dochodzą. No ale sami na zimnej podłodze? Są chyba nie. Kusiki. Dobra. Tu musimy zrobić myk. To pamiętam. Jakbym wiedziała, gdzie to kliknąć. Dziewczyny rozmawiają o przeterminowanym kaczupie z McDonalda. Chcesz też usłyszeć tą historię? Nie jestem pewna. No to nie. No dawaj, dawaj. Dziewczyny, podzielcie się tą historią. One nic nie zapisały jeszcze o nich. Byłem ciekaw, czy ty je nakłonisz, żeby powiedziały. No jasne. O, książka. Przed świętami nie, bo już na święta poprosiłem nowszy model, więc tak w sumie nie. Że czego, wibratora? Chciałem unikać tej nazwy. No, żeby nie było przypału, a ty co? Ja jestem bezpośrednia, to już nie pierwszy raz dzisiaj. Nie zapominaj, kapiszy, że jak szani, to każdy dojdzie. A no, w sumie Geralt też. 8 razy, no. Tak 4 razy, raz po raz. O północy ze 2 razy. I nad ranem jeszcze raz. A ci nie stękają. Bo ci nie dochodzą. Za chwilę będę musiała zrobić przerwę. Mam tak nos zawalony, że nie będę miała jak oddychać. Masakra. O, to ja chętnie zrobię przerwę. Co zrobisz w przerwie? Nie powiem ci jeszcze. Jeszcze? Ja się ciebie boję. W górę filmiku z Wieśka i czytaj. Dobra, idę szukać informacji o starym keczupie z McDonalda, czekaj. Co 10 minut północ, no. Aha, czyli mamy iść do Siemki, potem na Bagna też. Łe, ta historia to taka bez wybuchów, bez pociągu, bez polotu, bez niczego. Widzisz, Kowata zjadł tam przeterminowany ketchup z McDonalda, a Luda napisała, no widzisz, no i kurde, liczyłem na coś lepszego. Zawiedliśmy się, dziewczyny. Bez fajerwerków. Jestem na nie. Na co na nie? Jak mam talent, jestem na nie i tyle. No ja też.
Dziękujemy, spróbujcie następnym razem. Co my tu mamy? Co nam się tego naroiło tu jak... Aha, handlarze. Dobra. My musimy wrócić do loszku. Dobra. To tu. Maszynkowy doradza, że na katar najlepszy jest czosnek. Jego babcia tak mówiła. Uwielbiam czosnek, więc nie jest mi to straszne. Lubię czosnek, aczkolwiek nie lubię z mlekiem i miodem, a ty? No, nie, mleka ani miodu nie lubię. Mleko jem tylko mleko z płatkami. Nie, mleko tylko z płatkami. Także mleko, wiesz, ty musisz być w zestawie. A no tu mam jeszcze tablicę ogłoszenia. Jak nie ma zestawu, to mogę banować. Nie! Jesteś okropny dzisiaj. Rozochociłeś się strasznie na te bany. Howardzie, co to jest? Aha, już ręce. Aż się boję. Mam też widoloszku. Dobra, 8 minut i robimy szybką przerwę. Krótką przerwę, w sensie. Howard, to jest dobre. Dobre. Ale nie muszę ci zmienić link, czekaj, podeszlę ci zaraz poprawiony. Uran idzie spać. Już! To dobranoc! Mleko, jaki uroczy. Możemy dać jeszcze fistech, mamy? No, jak noc listopadowa. Dobra, czyli musimy teraz przeczekać do wieczora. Ja bym chciała odebrać swoje rzeczy stąd. Było tak od razu, nie? W beczce jeszcze coś? Oczywiście. O, chomikowanie ciąg dalszy. Patrz, ile mamy kasiory! Możemy grać! No to idziemy grać. Będę wydawał pieniądze. Czekaj, bo trzeba coś tu. Będę rzucał po 50 groszy. 50 groszy, ja? Mamy taki nieogar w tych wszystkich przedmiotach. To są przedmioty z misji jakieś. Nie wiem, czy jeszcze się przydadzą. Biżuteria. Składniki musimy na pewno zabrać. A chyba jest na tym drugim TS-ie, czy nie? Czy jest tylko na tym twoim tamtym prywatnym, co gdzieś tam sobie przesiadujecie? Znaczy nie, jest na Legionowym tylko. Ja mu potem później pij drugiego rzeczy, czego sobie... Dobrze. No jak najbardziej. Głowy nam się już tych chyba nie przydadzą. Tak mi się zdaje. Książki możemy posprzedawać. Nie wiem, czy te nam się uda sprzedać, no ale nic. Tu mamy jedzonko. Jedzonko mamy kolesiowi zanieść. Co mi tu zaplumkało? Coś mi zaplumkało. Alkohol się przyda. Nie ma miejsca. Ja wiedziałam, że tak będzie. Idziemy do ogrodnika. No time to explain. Dobra. Ej, ja bym chciał mieć taki samochód. Getting the banana. Ścieżkowate pytanie mnie, czy wolę szubienicę, czy stos? Po pierwsze, przeraża mnie to pytanie. Po drugie, w jakim celu? Co byś wybrała? Szubienicę czy stos? Szubienicę. Łamiesz karki po zawodach. Na stosie spłonąć żywcem? No może to nie chodzi o ciebie, to z drugiej strony wyjdzie na to, że jesteś taka, wiesz, trochę... Nie, ja tak czy siak. Ania się żegna. Już! Bu! Do pa! Znowu mi zrobią takiego screena, że się popłaczę ze śmiechu, ale to pomacham ci. I fala dla Ani na czacie. Wszystko. Ui! Ja nie na czacie, ale ui. No i ogólnie... Tak, Howard, dokładnie ten. Papa nie za Aniu. Papa nie za Aniu. Nie zapominaj. Jesteście okropni. Ania miała dostać fala, napisać, o właśnie, pompa, ale już masz u mnie propsy i już dostajesz punkty. Ty! Nie cukierki, punkty. Ja oceniam sobie ludzi na czacie od 0 do 10. Ojej. Ciężko wracać, jesteś minus 15. Nie było fali. Nie było fali.
Patrz, Raksiman. Nie wiem, co tam wyczynił. On po prostu robi falę jedną ręką. Okej. Okay. Dostaniesz połowę punktów. No już ci daję jedzenie. Oj, dokładnie oj, nie było fali, pamiętam. Plaster miodu może być? Pyszne! Howard już to dawno wyszedł poza skalę raz 100. O, Raximon teraz macha drugą rączką od razu. A. Oj, Mimox nie zadziała. Hitbox nawala, nie da się ostatnio używać tych na o innych kanałach. A to co, jakieś emotki były, czy coś? Tak, tak, chcieli ustalić złotą gilę. Ale im nie wyszło. Znaczy, Mimoxowi nie wyszło. A Pompel dał radę. No to Mimox ma jakiś problem też, może coś tam na czacie się u niego zepsuło. Albo mu się skończył słup i po prostu próbował na ten. Boże. Mleko się żegna. Pa, mleko! A pa, mleko! Dobranoc! Widzisz, Kowasa, ty idziesz z Hildem na jednym wózku. Jesteś tak na marginesie, nie wiem, czy ktokolwiek z was czyta, co tam gadają, ale o tych larwach, o muchach, larwach składanych w uszach, oczach, czy gdziekolwiek. No smuteczek, mimo się. Ale może cię skończę, albo odświeżę ewentualnie. O, i przyszedł Howard na tym spika. Ja go wrzucę od razu do nas, tam do Teo na kanał, nie? No dobrze, dobrze. Czy my możemy mu coś sprzedać? Znowu żarcie? No to sprzedajmy. Boże, ja wcześniej nie miałam w tym Wiedźminie tyle kasiury. Bardzo mnie to cieszy. Haha, już sobie podskoczę z radości. Dobra. Mamy... Co my tu taki... Aha, dobra. Miejsca. Musimy sobie przeczekać teraz do zmierzchu, więc sobie pójdziemy do kudłacza. Tak myślę. Bo tam też po zmierzchu coś trzeba ogarnąć. Tak swoją drogą właśnie jedna wiadomość na WhatsAppie będzie dotyczyła live'ów. Ojej. Znaczy w sumie się... twojego konta, więc... To już się całkiem boję się. No, będziemy robić rzeczy techniczne. Ty już wiesz, co ci zapowiadałem, że będziemy robić od dłuższego czasu. O. I nie bez skojarzeń. No cóż. Tu też jest tablica ogłoszeń, a z tej? No to wszystkie te same chyba. Raksiman mówi, że słucha naszego komentowania, choć raczej ja bym to nazwał lamentowaniem. No, i smarczeniem się. Jest za minutę północ. Tam o północy robimy przerwę na siku, na chusteczkę tak. I na odsłuchanie WhatsAppa. Tak, szczególnie na chusteczkę. Jaka jest ponętna, cicho, damy radę. Będziemy zaliczać kelnerkę. Kurde, karta akurat kiedy Ania weszła. Damy radę przed północą? Pobaraszkować? Idziemy na zaplecze. Masz absen 5 sekund, więc musiałbyś... No ale hameryże! Patrz! Co za kobieta! Powiedziała, że chłop urwałby jej głowę, gdyby z tobą pochał. Ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęby. Ale kłamie, przecież ma zęby. Może masz sztuczną szczękę? Dobra! Ludziska, pauza. Robimy przerwę. Idźcie psi, albo ewentualnie coś zjeść, albo się wysmarkajcie. Zróbcie na co macie ochotę. Jeszcze jest druga opcja, ale już nie chciałem tego poruszać. Do zobaczenia za 5 minut.